W systemie Telkombud można realizować proces urlopowy, na który składają się następujące etapy. Pierwsza rzecz to planowanie urlopów, czyli możemy zaplanować, często to są roczne plany urlopowe, na przyszłość tak zwany plan urlopowy. Drugim etapem jest generacja wniosków urlopowych na podstawie zaplanowanego urlopu. Kolejnym etapem jest akceptacja tych wniosków urlopowych przez przełożonych i przez wybrane osoby w procesie akceptacji. I ostatnim etapem jest automatyczne przeniesienie tego urlopu po akceptacji, przeniesienie do ewidencji czasu pracy, do kart pracy. Aby to wszystko osiągnąć, w tej prezentacji przedstawimy po kolei kroki, które tu zostały przedstawione, tak żebyśmy zrozumieli tutaj cały proces, jak to występuje w systemie. Pierwsza podstawowa kwestia to musimy dla pracowników ustalić tak zwany wymiar urlopu. Czyli jak mamy kartoteki pracownicy, to do poszczególnych pracowników określamy tak zwany wymiar urlopu. Czyli przypisujemy do pracownika na dany rok wymiar urlopowy. Czyli tutaj mam w tym wypadku na rok 2024, 26 dni dany pracownik ma urlopu. Dodatkowo mamy tu jeszcze opcję, żeby można było przepisać z poprzedniego roku, ewentualnie proporcjonalne rozliczanie do okresu zatrudnienia, czyli im ktoś w ciągu roku został zatrudniony w trakcie, no to wtedy ten wymiar będzie proporcjonalnie przeliczony. Można też, jest taka funkcja, że można wymiary urlopu pracownikom przypisać zbiorczo, czyli zaznaczyć grupę pracowników i mamy tutaj coś takiego jak wymiar urlopu uzupełniać zbiorczo. I wtedy tutaj przypisujemy na dany rok zbiorczo i wtedy cała grupa pracowników od razu ma ten urlop przypisany zbiorczo. I to jest podstawa, którą musimy wykonać, żeby ten system automatycznie nam kontrolował saldo urlopowe pracownika oraz jego dostępny wymiar urlopu, tak żebyśmy nie przekroczyli w planach czy w realizacji ten urlop, który jest już tutaj jakby ograniczony tym limitem. Kolejną kwestią jest zdefiniowanie sobie, jeżeli chcemy realizować proces akceptacji urlopu, to najlepiej to wykonać przez elektroniczny obieg dokumentów. I w tym wypadku mamy tutaj procesy i definiujemy sobie taki proces akceptacja urlopu. I ja tutaj zdefiniowałem sobie trzy takie etapy akceptacji, a mianowicie pierwsze to jest akceptacja przełożonego i tutaj mam w personelu określoną osobę jako akceptujący urlopy jednostki organizacyjnej pracownika, u którego wystąpiło zdarzenie. Czyli de facto każdy pracownik należy do jakiejś jednostki organizacyjnej, ta jednostka ma osobę, która akceptuje te plany urlopowe, i na bazie tego system automatycznie będzie nam w tym procesie wskazywał osobę, która ma tutaj tą akceptację wykonać. Tu mamy dodatkowo jeszcze takie opcje automatyczne wysyłanie maili o zadanie oczekujące na przyjęcie. To oznacza, że w momencie, kiedy pracownik wygeneruje wniosek urlopowy z prośbą o akceptację, no to mając taką opcję, automatycznie jego przełożony otrzyma alert mailowy, że wniosek urlopowy oczekuje na akceptację u tego pracownika. Także jest tak, też takie powiadamianie. To jest oczywiście przykład takiego procesu, bowiem tutaj możemy sobie definiować jeszcze różne etapy, łączyć i tak dalej, ten schemat, jak to będzie akceptacja wyglądała, to tak naprawdę zależy tylko i wyłącznie od naszej wyobraźni, od naszej systemu działania w firmie, także każda firma może mieć inny proces akceptacji. I co jest fajne, to każdy może bardzo szybko taki proces sobie sam tutaj ustalić. Ja tutaj mam, jak powiedziałem, akceptację przełożonego, dalej mam akceptację kadr, tu już wskazałem bezpośrednio osobę, która jest za to odpowiedzialna, na przykład pracownik Telkombud, który jest odpowiedzialny za kadry, płace. I ostatnie to jest potwierdzenie pracownika, czyli mam też tutaj dynamiczny personel określony jako pracownik, u którego wystąpiło zdarzenie, jako decydent. Tak? Czyli dodatkowo jeszcze sobie tutaj dodałem trzeci etap, żeby pracownik potwierdził, że on jakby potwierdza, że wie, że ten wniosek jest zaakceptowany przez przełożonego i przez kadry, w związku z czym ostatecznie tym końcowym etapem jest potwierdzenie pracownika. Kiedy już mamy zdefiniowany taki proces, to w ustawieniach tutaj kadry płace, ustawienia, mamy coś takiego jak EOD, zakładka, gdzie ustawiamy automatyczna generacja sprawy EOD dla wniosku urlopowego. I tutaj można ustawić
żeby system wiedział spośród tych wszystkich procesów EOD-u, żeby system wiedział, jaki proces ma być automatycznie wygenerowany w elektronicznym obiegu dokumentów akceptacji takiego wniosku urlopowego, jaki proces powinien automatycznie się generować, kiedy ten wniosek się pojawi. Ja tutaj ustawiłem ogólnie dla wszystkich pracowników taki proces, ale można sobie też wybierać, że na przykład taki proces to dla takiego pracownika, dla innego inny, według stanowisk można sobie dobierać takie procesy. Także wiele tu jest różnych ustawień, czy chociażby jednostek organizacyjnych. Także jest tutaj wiele różnych ustawień, którym możemy bardzo konkretnie precyzować, w jakich warunkach, jaki proces elektronicznego obiegu dokumentów, akceptacji takiego wniosku urlopowego ma być wygenerowany. Tutaj dla takich celów, żeby to dobrze zaprezentować, zdefiniowałem sobie jeden główny proces dla wszystkich wniosków. Dodatkowo w zakładce ogólne mamy tutaj też do wniosków urlopowych takie ustawienia jak wymagane zastępstwo. Jeżeli sobie ustawimy to wymagane zastępstwo, to przy składaniu każdego wniosku urlopowego pracownik będzie musiał określić osobę zastępującą. System też automatycznie sprawdzi, czy ta osoba zastępująca w tym okresie nie ma przypadkiem też swojego urlopu, także tutaj jest pełna kontrola. Dodatkowo, żeby poprawić ergonomię tutaj pracy z tymi zdarzeniami, można sobie ustawić indywidualny kolor zdarzenia dla urlopów podłączonych do wniosku urlopowego. Ja to sobie ustawiłem pomarańczowy, można sobie ustawiać tu różne kolory. I dodatkowo sobie jeszcze ustawiłem kolor dla urlopów podpiętych pod zaakceptowany już urlop, czyli inny kolor będą miały urlopy zaplanowane, inny kolor będą miały urlopy, które są podłączone do wniosku urlopowego, a inny kolor będą miały urlopy, które już są zaakceptowane w elektronicznym obiegu wniosków urlopowych. Te ustawienia są ważne, ponieważ też poprawiają wtedy też tą ogólną też ergonomię pracy i tak naprawdę możemy tutaj sami sterować, jak to wszystko będzie wyglądało. Jeżeli to już mamy, to możemy przystąpić do pierwszym etapie, było, jak pamiętamy, na początku mówiłem, planowanie urlopu. Czyli mamy coś takiego jak tutaj wykonawstwo, plan pracy i to jest taki edytor przez aplikację Windows dostępny, w związku z czym możemy tutaj sobie planować. Mogę to robić pojedynczo dla poszczególnych dni, ale mogę skorzystać z autouzupełnienia, czyli na przykład planuję sobie cały tydzień, na przykład od 8 lipca do 12 lipca urlop wypoczynkowy, wypełnij plan pracy i mam tutaj urlop wypoczynkowy zaplanowany. Po zatwierdzeniu mam zaplanowany tutaj na ten tydzień, na żółto się świecą, ponieważ mam na żółto ustawione plany urlopowe bez jeszcze wniosków urlopowych. I mam tutaj urlop wypoczynkowy. Można też urlopy planować przez dostęp tak zwany mobilny. Czy to na smartfony, czy na wszelkiego rodzaju Maci, Apple, dowolne platformy. U nas to robi się tutaj jako Etel Komput. Mamy taki dostęp Etel Komput. I tu jest taki adres, link w zasadzie do dostępu domenowego. Otwieramy tak naprawdę nic innego jak zwykłą przeglądarkę i logujemy się jak na aplikacji. Czyli ja tu się od razu zaloguję na tego pracownika, pracownik 12. Tutaj sobie wpiszemy proste hasło i zatwierdź. Jestem zalogowany na pracownika 12 i ten dostęp, który teraz tutaj widać, to jest dostęp o tak zwanym dostępie mobilnym, czyli poprzez przeglądarkę. I w tym momencie mogę tutaj już sobie, tak naprawdę mam dostępne menu z lewej strony i też mam między innymi plan pracy. Klikając sobie w plan pracy, tutaj sobie wyszczególnimy, że chcę mieć na przykład cały lipiec sobie wyszczególnię. O, tutaj tak, cały ten lipiec, zrobię sobie zatwierdź. To widzimy zaplanowany ten urlop, który planowałem w aplikacji. Ja już go tu widzę. I teraz pokażę, jak to się robi też przez przeglądarkę, żebyśmy mieli też obraz, że można planować zarówno w tym dostępie aplikacyjnym, jak i w tym dostępie mobilnym. Robimy tutaj dodaj plan pracy, plan pracownika. Czyli mamy określony termin od 15 do 19 lipca. I tutaj tylko dodaję zdarzenie, czyli urlop wypoczynkowy. I sobie robię, zatwierdzam to, tak? System to zapisuje i teraz po odświeżeniu tego okna widzę, już tutaj mam zaplanowany urlop, także na następne tutaj widać 15, 16, 17, 18 i 19
19 lipiec. I to są plany urlopowe na razie zaplanowane w planach urlopowych. I tutaj jakby nie ma nic wspólnego jeszcze z wnioskiem urlopowym, ponieważ na razie planujemy do przodu, na przyszłość i tak dalej. To oczywiście nie jest wymagane, ale pokazuje tutaj cały proces. I teraz, żeby złożyć taki wniosek urlopowy, mogę go złożyć tak samo. Jak już chcę ten urlop, złożyć wniosek urlopowy, to mogę to zrobić przez dostęp mobilny, czyli w tym oknie, które teraz mamy. Zaznaczam sobie tylko, które urlopy, załóżmy, potrzebuję i robię sobie coś takiego jak wniosek urlopowy. System mi tutaj otwiera formularz zainicjalizowany tymi planami urlopowymi. System sprawdza od razu wszystkie plany, które jeszcze nie mają podłączonego wniosku urlopowego, w związku z czym od razu mi tutaj podpowiada te urlopy, które jakby w tym miesiącu, w tym tutaj zaznaczonym mogę zaplanować. I załóżmy, mogę to zrobić tutaj przyciskiem zatwierdź i w tym momencie system mi tutaj generuje wniosek urlopowy. Te wnioski urlopowe, one tutaj są dostępne. Już tutaj widzimy wniosek urlopowy. Po wydrukowaniu mam dostępny już wniosek urlopowy jako dokument elektroniczny w systemie oczekujący na akceptację. I w tym momencie, jak mam podłączony ten wniosek urlopowy, to tutaj w tych planach urlopowych, proszę zwrócić uwagę, już się świecą, inny kolor jest, jak pamiętamy z tych ustawień, on już nie jest żółty, ale pomarańczowy, czyli znaczy, że był podłączony wniosek urlopowy i oczekuje na akceptację w elektronicznym obiegu dokumentów. We wnioskach urlopowych, ja tu będę przechodził między aplikacją tak płynnie, a dostępem mobilnym, i tutaj od razu widać w tym wniosku urlopowym, że on oczekuje na akceptację przełożonego pracownika Telkombud, tak? Czyli widzimy, że jest uczestniczy w procesie obiegu dokumentów, akceptacja urlopu, numer sprawy 160 i ma akceptację przełożonego, oczekuje na pracownika. Czyli dokładnie mamy monitoring, czy to strony pracownika, czy to strony kadr, bo kadry mogą to zrobić przez aplikację. W aplikacji też jest dostępny tutaj w kadrach, dostępne są wnioski urlopowe i też je tutaj widać, tak? I też dokładnie widzimy, mamy ten sam obraz sytuacji, tak? Czyli kadry dokładnie widzą, że został wygenerowany ten wniosek urlopowy, tutaj stąd też można ten wniosek urlopowy wydrukować, także mamy tutaj, możemy w jedną i w drugą stronę tutaj sobie to generować. I też widzimy, że wniosek oczekuje na przyjęcie, na akceptację przełożonego, w tym wypadku pracownika Telkomu. Pracownik Telkomu, ja tutaj się przeloguję, jestem zalogowany, ale pracownik Telkomu po zalogowaniu się do systemu, on oczywiście dostaje informację e-mailową, taki alert i w momencie tutaj przejścia do systemu otwiera tak zwaną listę spraw do akceptacji. I tutaj od razu widzi akceptację urlopu, dokładnie tego konkretnego pracownika, czyli dokładnie widzimy wniosek urlopowy, może zawsze sobie tutaj sprawdzić tą opcją. Sprawdza sobie tutaj otwórz wniosek urlopowy, może sobie podejrzeć, co to jest za dokument. Czyli ten sam dokument też tutaj jest na etapie akceptacji dostępny i może tutaj podjąć informację o przyjęciu do realizacji, czyli jego akceptacji, czy też przekazania dalej. Jeżeli chce przekazać dalej innym pracownikom do akceptacji, to może tutaj wskazać innych, ewentualnie zatwierdzamy, czyli mamy przyjmij do realizacji i robimy zatwierdź realizację, tak? W tym wypadku zatwierdzamy i mamy zatwierdzony ten etap. I teraz w tym momencie pracownik, którego dotyczy urlop, on u siebie to będzie miał do akceptacji. Tu jak sobie odświeżymy te wnioski urlopowe, no to zobaczymy, że ten proces się tutaj zmieni, czyli widzimy już tutaj, mamy EOT na etapie potwierdzenia pracownika, czyli widzimy, że już mamy to u siebie. I w tym momencie pracownik tym razem może to zrobić też z aplikacji, albo jak już ma dostęp mobilny, to może to zrobić z poziomu mobilnego. Ma tutaj funkcję elektronicznego obiegu dokumentu, no i tutaj ma akceptację urlopu, ten proces. I też może go na przykład, ma możliwość odrzucenia, ma możliwość przekazania dalej, ewentualnie potwierdzenia, że on to jakby przyjął. I w tym momencie, jak zrobimy tą opcję zatwierdzenia, to we wnioskach urlopowych widzimy, że jak sobie znajdziemy tutaj wnioski urlopowe, widzimy, że proces EOT jest już zrealizowany, etap jest zrealizowany,
zostało to potwierdzone, czyli tak naprawdę wniosek jest złożony, co też tutaj będzie widać później na etapie tego planu pracy. Będzie widać, że już jakby jest inny kolor. Widzimy zielony kolor, czyli znaczy, że już na tym etapie widzimy, że ten urlop został zatwierdzony. I co najważniejsze teraz, po akceptacji, taki urlop został automatycznie, przechodzimy do tego ostatniego etapu, kiedy po akceptacji ten urlop automatycznie trafia do ewidencji czasu pracy, czyli do kart pracy. Czyli jak wejdziemy tutaj w karty pracy, w pełni karty pracy, widzimy, że u tego pracownika ten urlop już się znajduje w ewidencji. Czyli my nie musimy nawet przenosić do ewidencji, tylko po akceptacji takich wniosków urlopowych ten urlop automatycznie trafia nam tutaj do ewidencji już czasu pracy pracownika i tu już jest on widoczny. Tą ewidencję czasu pracy możemy tu sobie, mamy taki raport jak harmonogram zbiorczy, gdzie dokładnie widzimy karty pracy, plany urlopowe, wszystko dokładnie widać, też zbiorczo możemy sobie to fajnie obserwować. Dodatkowo w kadrach mamy tutaj coś takiego jak ewidencję wniosków urlopowych, gdzie widzimy wszystkie wnioski urlopowe, możemy je sobie przeszukiwać, kiedy, od kiedy chcę mieć, czyli taka bardziej globalna ewidencja wszystkich wniosków urlopowych. Dodatkowo w kadrach mamy też raport wykorzystania urlopów, gdzie widzimy dla danego pracownika, ile dany pracownik miał urlopu na dany rok, ile już wykorzystał, ile pozostało do wykorzystania, czyli cała tutaj obsługa pełna takich urlopów.